Witam Państwa, nazywam się Paweł Kamiński, jestem pracownikiem krakowskiego salonu Nautilus. Tym razem chcieliśmy Państwu zaprezentować urządzenie austriackiej marki Aion. Jest to model Triton. Aion Triton 3 to najpotężniejsza integra austriackiego Aiona. Z czterech lamp KT88 na kanał udało się wycisnąć niebagatelną moc aż 110 W. Lampy wejściowe to dwie podwójne triody 12AU7. Lampy sterujące końcówką to cztery odporne na przydźwięki pentody 6SJ7 w metalowych płaszczach. W końcówce mocy pracuje 8 lamp KT88 po 4 na kanał z charakterystycznymi czarnymi bańkami. Lampy te mogą pracować w trybie pentody lub triody. Tryb pracy lamp wybieramy osobno dla każdego kanału. Specjalne przełączniki znajdują się na górnej ściance urządzenia. Wysokiej klasy obudowa wykonana jest ze sztywnych, aluminiowych odlewów. Na froncie oprócz podświetlanego logo znajdują się dwie gałki, regulacji głośności oraz selektora wejść. Tłumik sygnału jest elektroniczny, z wyświetlaczem obok gałki siły głosu. Wzmacniacz wyposażony został w automatyczną procedurę startu. To rozwiązanie pozwala zdecydowanie wydłużyć żywotność lamp. Wzmacniacz wyposażono w solidne zaciski głośnikowe, w trzy wejścia liniowe RCA, wyjście sprzed wzmacniacza, wejście Direct bezpośrednio na końcówkę mocy oraz jedno wejście zrealizowane na gniazdach XLR. Na tylnej ściance umieszczono też panel zaawansowanego systemu automatycznej kalibracji lamp, który nie degraduje jakości dźwięku i zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania sprzętu. Obok gniazda sieciowego znajduje się czerwona dioda sygnalizująca nieprawidłową polaryzację napięcia zasilającego. Poniżej znajduje się przełącznik odłączający masę od obudowy. Potężne transformatory wyjściowe to zupełnie nowe konstrukcje o szerokim paśmie przenoszenia i minimalnych drganiach. Umieszczono je w eleganckich, chromowanych obudowach. Zdalne sterowanie umożliwia niewielki aluminiowy sterownik. Aion Triton, wzmacniacz przygotowany do zadań specjalnych. W zasadzie wzmacniacz, który się nie boi żadnych wyzwań. Jego moc pozwala napędzić naprawdę bardzo trudne kolumny. W zasadzie nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby ten wzmacniacz nie wysterował jakichś kolumn. Natomiast rzeczą chyba najistotniejszą w tym wzmacniaczu jest to, w jaki sposób on oddaje tą moc. Wulkan dynamiki po prostu w skali mikro i w skali makro. W zasadzie wzmacniacz, który w trakcie słuchania powoduje uśmiech na twarzy. Wzmacniacz, który ma bardzo duży i bardzo dobry współczynnik tupania. Moc 2 razy 110 W w trybie pentodowym i 2 razy 60 w trybie triodowym pozwala naprawdę na dużo. Słuchanie muzyki na Tritonie też nie ma znaczenia w zasadzie, jaki to jest repertuar, czy to jest muzyka jazzowa, czy to jest muzyka kameralna. Na pewno muzyka wciąga na Tritonie. Akustyka, rytm, dynamika, wszystkie perkusjonalia, to wszystko jest, wszystko co do tej pory wydawało nam się takie ledwo zauważalne na sprzęcie, który mieliśmy do tej pory. W momencie, kiedy odpalamy taką elektrownię jak Aion Triton, nabiera zupełnie innego znaczenia. Jest coś, czego się nie spodziewamy. No na pewno, czego się możemy spodziewać po tym wzmacniaczu, to jego masa. No, 40 parę kilogramów daje znać o sobie i powiem wprost, nie tylko w trakcie dźwigania, ale również w trakcie słuchania. To słychać od razu, że to jest wzmacniacz, któremu się chce grać. Wielu klientów, którzy kupili taki wzmacniacz, jednoznaczne opinie, dynamika naprawdę zaskakuje.